Rozpoczęliśmy dzisiaj pierwszy Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego, który jest fantastyczną platformą do wymiany doświadczeń wszystkich krajów, które współpracują ze sobą w basenie Morza Bałtyckiego pod przewodnictwem Gdańska. Mam wrażenie, że tworzy się tutaj nowa jakość absolutnie, dlatego że mówimy nie tylko o tym, jak lepiej organizować imprezy sportowe, jak korzystać z doświadczeń tej organizacji, ale również mówimy o konkretnej ewaluacji związanej z tymi imprezami. Mówimy o wykorzystywaniu potencjału ludzkiego, wręcz potencjału studentów, którzy są gotowi, by zbierać, analizować dane, dane obiektywnie zbierane i dane obiektywnie podlegające obiektywnej analizie. Punktem takim kulminacyjnym naszego spotkania będzie podpisanie Gdańskiej Karty Marketingu Sportowego. Marketingu pojmowanego przede wszystkim jako systemu łączenia biznesu w klaster przemysłu czasu wolnego. Sport dzisiaj to nie jest tylko i wyłącznie wynik sportowy, sport to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przeżywania emocji na stadionie swoich ulubionych gwiazd, zespołów. Sport to jest po prostu potężny przemysł, który angażuje wiele podmiotów i te wszystkie podmioty dzisiaj, jutro będą tutaj dyskutować. Mam nadzieję, że jest to dobry początek szerszej współpracy i zbudowanie bardzo solidnej platformy. Bardzo istotnym faktem jest to, że głównym partnerem merytorycznym jest Sport Business School of Finland. Naukowcy z tej szkoły nie są wyłącznie profesorami akademickimi. To są ludzie o bardzo bogatym doświadczeniu konkretnym w biznesie, w mediach, w zarządzaniu. Możliwość zbudowania pomostu pomiędzy Gdańskiem i Helsinkami wydaje się bardzo kusząca. Tym bardziej, że wizyta naszych przyjaciół z Finlandii to nie jest pierwszy pobyt tutaj. Oni już analizowali wydarzenia, które miały miejsce na terenie Polski, na terenie Gdańska i są gotowi do tego, by współpracować na przyszłość. Także nie jest to wyłącznie, tylko i wyłącznie naukowa wymiana, ale to jest wymiana bardzo, bardzo praktyczna i bardzo obiecująca.